Dobry wieczór, tu Kazimierz. Kończymy. Jest zalewanie fundamentu do Rady Teleskopu w Cieszyncinie. Jest już godzina 17.15. Zostały dostarczone 67 metrów sześciennych betonu. 6 wywrotek po 10 i 7 7 metrów. Także 7. Troszeczkę więcej niż było projektowane, bo było 62, no ale zawsze są pewne niedokładności. Także to wszystko w ramach tolerancji. Jeszcze po zakończeniu tego poprawiania betonu jeszcze tam raz wejdę i to sprawdzam, bo miękki beton to można lekko stuknąć i jeszcze skorygować. Ale mam nadzieję, że już tam żadna śruba się nie przesunęła, bo pod wpływem naporu betonu ma prawo się delikatnie przesunąć. Ale nawet gdyby się to spełniało, to milimetr pionu dołem nie jest to problem, ponieważ te śruby fundamentowe są średnicy 32 mm, a kołnierz Rady Teleskopu ma średnicę otworu 40 mm i projektanci tak policzyli właśnie, żeby była ta tolerancja w razie jakichś niewielkich niedogodności. Środkiem idą rury do przewodów elektrycznych i sterowania internetu i tak dalej. Także dobrze, żeśmy się tutaj zabezpieczyli i wszystko jest zrobione dobrze, przemyślane, przygotowane, także powinno być wszystko dobrze. Ta ilość 67 metrów idealnie to wystarczyła. Pan Stanisław, pan Zygmunt i tu Grzegorz jest syn pana Stanisława. Przyniósł lampy takie. Tu mamy ten wibrator obrążalny. Wszystko zgodnie z zasadami zostało przeprowadzone. Jest ok. Jest ok. Jutro lub pojutrze wykonamy ten sokół, no i potem będziemy skręcać czaszę i budować Radę Teleskopu. To na razie tyle. Do widzenia, pa, bye bye.